Cześć, tu Ernest! Wracam do Was z tonami nowości ze świata Fortnite. Dzisiaj odkryjemy sekrety na temat nowych mitycznych broni, nowego bossa, eventu i nie tylko. Mam dla Was mnóstwo niesamowitych informacji, dlatego zaczynajmy! Na sam początek mam do Was pytanie. Komu z Was udało się odblokować Wolverina? Wyzwania o skiny w Fortnite zawsze sprowadzają piekło na pole bitwy, ale na szczęście to się zawsze uspokaja kilka godzin po wyjściu wyzwania. Jak o Wolverine mowa, to w tle teraz leci jego oficjalny zwiastun. Puściłem ten zwiastun, ponieważ jest nie tylko związany z tematem skina, ale i skrywa kilka sekretów. Spójrzcie na to ujęcie z tego zwiastuna. Widać na nim kilka postaci z Fortnite, stojących ramię w ramię i gotowych do walki z Wolverinem. Teraz przyjrzyjcie się dokładnie tej postaci. Kuno na tym zwiastunie trzyma podwójne katany, które w grze jako skiny jeszcze się nie pojawiły. Co oznacza, że jest to prawdopodobnie nadchodzący do sklepu nowy zbierak. Podobnie z kijem do baseballa, którego trzyma futrzak. Żarty się skończyły. Wygląda podobnie do zbieraka Harley Quinn, ale baseball na zwiastunie jest bez żadnych wzorków i malowań, więc możliwe, że to nowy zbierak albo styl. Tak, dokładnie taki baseball już jest w Ratowaniu Świata, ale nie w Battle Royale. Dalej w temacie skinów, to na światło dzienne wczoraj wyszła garść bardzo ciekawych informacji, które podał dalej Hypex. Dla tych, co nie wiedzą, to Hypex jest dobrze znanym wydobywcą danych Fortnite. Przeważnie sam wydobywa informacje, ale od jakiegoś czasu dostaje on także wiadomości od anonimowego informatora z Epic Games, twórców Fortnite. Jego wycieki już nie raz się potwierdziły. Tym razem udostępnił on listę nadchodzących skinów do Fortnite. Zaznaczył on w swoim twecie, jakie są szanse na pojawienie się następujących skinów. Zaczynając od dołu, to są malutkie szanse na to, że do gry wejdzie skin palucha rybnego na dmuchanej lamie. Ten skin byłby wzorowany na tym oto ubiorze z 6 sezonu rozdziału 1. A oto koncept takiego skina. Został narysowany przez Sharka. Shark jest artystą koncepcyjnym, którego pomysły na skiny zostały nieraz dodane do gry. Hypex napisał, że może wejść skin rybci, albo coś innego, nie napisał dokładnie co. Ale ciekawostka, na jednym z ekranów wczytywania jest widoczny skin bardzo podobny do jednego z konceptów Sharka, więc prawdopodobnie chodzi o tego właśnie skina w piżamie. Trzeci skin to ekskluzywny ubiór dla graczy na konsolach Xbox. Niestety jednak Hypex dał znać, że to nie jest potwierdzona informacja. W sensie jest pomysł, ale nie ma zielonego światła, wiecie o co chodzi? Możliwe, że nie wejdzie. PlayStation 5 za to na 100% otrzyma wyjątkowego skina. To już jest potwierdzona informacja. W sumie nic dziwnego, Fortnite i PlayStation bardzo blisko ze sobą współpracują od dawna. Co do samego skina, to nie znamy jego wyglądu, ale możemy spodziewać się niebieskiego koloru, tak jak w przypadku innych skinów PlayStation. Piąty, ostatni skin na liście, także jest potwierdzony. I to chyba mój ulubiony skin z tej listy. Słuchajcie, w piątym sezonie do Fortnite powróci Renegade Raider w nowej, ciasteczkowej wersji, stworzonej według konceptu, który teraz jest na ekranie. Sezon piąty rozpocznie się 30 listopada, więc do przewidzenia było to, że pojawi się kilka świątecznych skinów, jak co roku w grudniu. To będzie już druga przeróbka skina Renegade Raider. Dajcie znać, czy wam się podoba. Mi podobają się oryginalne ciasteczkowe skiny, lubię też Renegade Raider, więc ja jestem zadowolony. Okej, to tyle z wycieku o skinach, przejdźmy dalej. Oto helikarier, który nam służy jako wyspa startowa. I jak na miejscówkę, którą widzimy tylko nie więcej niż pół minuty co mecz, to jest bardzo dopracowany i pełen szczegółów. Szkoda, że taki potężny statek marnuje się w takiej lokacji, ale nie musimy się już martwić. Najnowsze wycieki zdradziły nam, że helikarier odegra ważną rolę w tym sezonie, a to dlatego, bo stanie się nową miejscówką. Mango na swojego Twittera wstawił kilka zdjęć, na których widać helikarier w nowej pozycji na mapie, której doszukał się w plikach gry i aktywował ją w powtórce. Uwaga, na dzień dzisiejszy helikarier jest tam gdzie zawsze, ale wycieki wskazują na to, że nad wyspą pojawi się jeszcze jeden, drugi helikarier. Co ciekawe, w plikach gry ma on gotowych kilka lokacji. Pewnego dnia może unosić się nad sklepową sadybą, a innym razem nad Stark Industries. Nie wiemy, jak dokładnie to będzie działać. Lokacja może być inna co mecz albo co kilka dni. Warte uwagi jest to, że będzie on miejscówką dostępną dla każdego. Ponieważ ten drugi helikarier znajduje się niżej niż lecący bus bojowy, to spokojnie tam się będzie dało wylądować, a następnie zlecieć na dół, używając lotni. To nie pierwszy raz, gdy w Fortnite będzie tego typu miejscówka. Kiedyś nad wyspą latała ogromna wyspa Kevina, na którą można było wlecieć używając lotni i równie bezpiecznie dało się z niej zlecieć.
Dodam też, że na samym helikarierze, nawet na tym, który jest wyspą startową, znajduje się działający skarbiec. Nie da się jeszcze go legitnie otworzyć, ale na przykład youtuberowi Ali A udało się dosłownie tam wcisnąć pewnym trikiem. I tak, tam jest gotowe wnętrze. Bez skrzynek, ale rzeczywiście ma to wnętrze, więc ma potencjał. Bossem z kartą na helikarierze mógłby być Nick Fury, przywódca agencji tarczy, do której ten statek należy. Na jednym ze stanowisk w wieży leży charakterystyczna dla tej postaci opaska na oko, co podpowiada nam, że ta postać rzeczywiście jest w tym uniwersum i prawdopodobnie zawita do gry jako boss. Słuchajcie, Hypex na swoim Twitterze dał znać, że w plikach gry są wzmianki o pomagierach agencji tarczy. Helikarier to jedyne miejsce na wyspie oznaczone logiem tarczy. No, poza Quinjetami, ale Quinjety startują na wyspę z helikariera, więc no. Podsumowując, wycieki wskazują na to, że nad wyspą pojawi się drugi helikarier, który będzie nową miejscówką, a na niej pomagierzy agencji tarczy i boss Nick Fury. Swoją drogą to Hypex wstawił też informację o wzmiankach o nowej wersji bossa Midasa. To może być powiązane z Midasem w zbroi Rex, który wyjdzie m.in. jako skin w pakiecie w listopadzie. Przed chwilką wspomniałem o Stark Industries i wiecie co? Tam też się szykuje coś niezłego. W warsztacie Tonego stoi bus bojowy, nad którym pracuje sam geniusz. Oficjalna wiadomość od twórców gry na temat aktualizacji sprzed 4 tygodni zapowiedziała nam, że Tony pracuje nad nowym busem bojowym i już wkrótce te zmiany wejdą w życie. Oto jego szkice z ulepszonym busem bojowym. A oto nagranie tego busa bojowego w grze. Jestem ciekaw, co takiego planuje Tony. Coś mi się wydaje, że chce on przygotować w jakiś sposób bus bojowy na wojnę z Galactusem. Wracając do wycieków od Mango, to dzięki niemu dowiedzieliśmy się też, że twórcy gry pracują nad mityczną bronią Mystique. Nazwa tej broni brzmi podwójne pistolety maszynowe Mystique. Pistolety maszynowe Mystique korzystają z modelu broni, którego niektórzy z was pewnie już kojarzą. Po raz pierwszy ta broń zawitała do gry przez pomyłkę do trybu na bogato w 10 sezonie. Ta broń została szybko usunięta i do dziś nie wróciła na pole walki, jedynie kurzyła się w plikach gry. Znajdzie ona jednak dla siebie miejsce w grze, jako nowa mityczna broń. I to podwójna! Mystique prawdopodobnie będzie nowym bossem w jednej z miejscówek na wyspie, a po zlikwidowaniu jej będzie można zgarnąć jej podwójne pistolety. Sposobem działania będą one przypominać Wektora, ale z większą ilością amunicji. Czyli bardzo wysoka szybkostrzelność, szybkie niszczenie budowli i niemałe obrażenia. Obecnie statystyki tej broni prezentują się tak. 40 nabojów, czas przeładowania 3,1 sekundy i 20 punktów obrażeń graczom w ciało. Zapowiada się nieźle, ale jestem prawie pewien, że te statystyki nieco się zmienią w przyszłości. Wygląd samych pistoletów jednak już raczej pozostanie bez zmian. Dodam jeszcze, że Mystique jest widoczna na okładce stworzonej przez Marvel i Fortnite. I na tej okładce stoi ona z kilkoma innymi postaciami z Fortnite w koralowym kasztelu. Być może to właśnie tutaj będzie patrolować za kilka tygodni Mystique. Wolverine przejął piszczącą puszczę i nie ma swojego skarbca, więc nic nie wyklucza opcji dodania w ten sposób tak po prostu kolejnego superbohatera. To nie koniec wycieków na temat nowej broni. Mango wstawił też statystyki nowej tajemniczej broni ciężkiej, która jest skrzyżowaniem granatnika i minigana. Ma ona nawet gotową polską nazwę w plika gry. Blaszany komin. Nie wiadomo zbyt wiele na temat samej broni, ale z opisu kojarzy mi się ona z bandażownicą. Co jeśli twórcy gry pracują nad tego typu wyrzutnią, ale z granatami zamiast bandaży? Dajcie znać, czy wy macie jakieś pomysły. Teraz coś znowu o skinach. Kilka dni temu Marvel wypuściło nowe grafiki, związane z połączeniem światów komiksów i Fortnite. Tak samo jak na grafikach pierwszej serii, widoczne są na nich postacie z Fortnite i Marvela w różnych sytuacjach. Najciekawszą grafiką musi być to zdjęcie. Przedstawia ono złączone siły superbohaterów i co najważniejsze, jest tu kilka postaci, których na dzień dzisiejszy w grze jeszcze nie ma. Pierwsze grafiki, które wyszły na start sezonu, zdradziły nam, że do gry nadejdzie Venom, Daredevil, Ghost Rider, a dzięki tej okładce komiksu dowiedzieliśmy się, że Kapitan Marvel i Czarna Pantera to kolejne postacie, które wejdą do gry na 99%. Tak, wycieki i podpowiedzi na temat tych postaci to nic nowego, ale to jest pierwsze spojrzenie na ich ubiory na oficjalnym Fortnite'owym komiksie.
Poza tym zbliża się Koszmar of Char, czyli halloweenowy event Fortnite. Co roku w sklepach Fortnite na Halloween pojawiają się mroczne skiny i emotki oraz jakieś wyzwania i wyjątkowe tryby. Ostatnio twórcy gry zrobili kilka kroków w stronę tego klimatu. Gdy Blade wszedł do sklepu, na jego grafice promocyjnej było widać czyhające biesy. Tak samo ze skinami na przykład strachów na wróble, które niedawno wróciły do sklepu. Na grafice promocyjnej tych skinów w tle widać sylwetki biesów. Dla tych, co nie wiedzą, to biesy to takie zombie, które powracają na czas koszmarów czar. Raz mogą być w specjalnym trybie, a innym razem na wyspie w każdej grze, w specjalnej skażonej miejscówce. Rok temu na przykład przejęły one wyspę na środku mapy. Event halloweenowy jest nieunikniony i ciekawe, co tym razem przygotują twórcy gry. Przypuszczam, że dodadzą do tego nutkę Marvela. Może jakieś marvelowe zombie? W każdym razie, w drugim sezonie obecnego rozdziału do plików gry dodano na kilka tygodni tryb z atakiem zombie, w którym zabawa polega na walce zakażonych przeciwko ocalałym. W skrócie, na start meczu na wyspie jest kilku zakażonych graczy, którzy muszą zamienić ocalałych w zombie, atakując ich. Zombie wygrywają po zakażeniu wszystkich ocalałych na czas. Ocaleni wygrywają, jeśli pozostaną przy życiu do końca meczu. Możecie taki tryb kojarzyć z CS albo Gears Moda. No, kto wie, ten wie. Ten tryb finalnie nie wszedł do gry, ale jest szansa, że wróci na Koszmar of Char. Nie dziwię się, że nie wszedł do gry, gdy pierwszy raz się pojawił. Lepiej pasuje do Halloween niż do sezonu o agentach. Walka z zombiakami przy użyciu supermocy na pewno będzie dobrą zabawą. Pamiętajcie, że zombie w tym trybie będą prawdopodobnie prawdziwymi graczami, co na pewno polepsza zabawę. Warte uwagi jest to, że w plikach gry była też wzmianka o tym, że gracze po stronie zombie mieliby wyjątkowe zdolności, takie jak krzyk, podwójny skok. No, ale to jeśli ten tryb wróci do gry. Ja obstawiam, że będzie. To bardzo fajny pomysł na tryb. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.